Witam w kolejnym odcinku z MotoGP 20, kariera zawodnika. W ostatnim odcinku był Aragon, deszczowy wyścig, który udało się wygrać. Tam zdecydowało to, że już tak w drugiej części wyścigu pojechałem dwa takie szybsze okrążenia, dzięki którym taką przewagę sobie wyrobiłem. No a teraz pora na Tajlandię. Jestem po treningu, w którym zająłem drugie miejsce, ale przede mną był tylko Canet, a jego czas był jakiś taki dosyć no nierealistyczny. Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy coś, ale pojechał 2 sekundy szybciej ode mnie, a ja byłem 0,5 sekundy przed resztą stawki. Zobaczymy, czy będzie tak samo w kwalifikacjach. Ale ten czas jego z treningu, to chyba jakiś jest błąd, bo to jest niemożliwe, żeby tak na mnie na 2 sekundy i reszta na 2,5 sekundy odstawił. W treningu, jak to zazwyczaj robię, to sobie ćwiczyłem, robiłem sobie symulację wyścigową. To o tym powiem tuż przed wyścigiem i też właśnie tam na dobór opon. Paliwa także wystarczyło na około 3 okrążenia nawet pomiarowe. Miękkie opony. Jedziemy. Tajlandia to jest taka trasa, na której zawsze świetnie szło. W Moto2 za każdym razem tutaj wygrywałem i to dosyć pewnie. Już za moment będziemy na torze. Hamowanie silnikiem. W sumie to może zostać teraz na najwyższym poziomie, ale na wyścig będzie niższe. Teraz niech zostanie na takim poziomie, jaki jest. Bo w kwalifikacjach to no po prostu nie patrzy się na opony. Zarządzanie oponami właśnie się nie liczy, no bo w kwalifikacjach to się tak robi, zazwyczaj parę szybkich okrążeń. Trochę mi zajęło czasu, żeby się tak przestawić w niektórych zakrętach na Moto2, no bo to jednak się wcześniej hamuje, inaczej się przez te zakręty niektóre jedzie. W Moto3 troszkę mniej gazu się wszędzie odejmowało. A tutaj trzeba już zdecydowanie częściej ten gaz odejmować i nawet hamować do niektórych zakrętów, do których się w Moto3 po prostu nie hamowało. Tutaj na przykład trzeba odejmować gaz delikatnie, czego się w Moto3 nie robiło. No i kończymy to okrążenie wyjazdowe. I zaczynamy walkę o jak najlepszy czas. Troszkę motocykl ma tą tendencję do stawania na przednie koło, znaczy na tylne koło przy wyjściu z zakrętów, ale to nic strasznego. No nie, to nie jest to, co było w Austin. Może też kontrolę trakcji delikatnie zmniejszę, żeby się ta opona dogrzała szybciej. Póki co jest nieźle, ale tutaj w tym zakręcie często popełniałem błąd. Teraz było dobrze. To na treningu. Tam. Trochę się za wcześnie zużyłem, ale czas nieanulowany. Kończymy pierwsze okrążenie.
i jest no tylko 1/10. To jeszcze nie jest taki dobry czas. Teraz wydaje mi się, że było lepiej. W tym pierwszym zakręcie. Pierwszy sektor w sumie jest krótki, bo on się kończy tutaj tym hamowaniem. Ale już jest 30 po pierwszym sektorze. Ale to znowuż te 30 to by anulowało. No, nadal jest 0,2 zaliczki. Trzydziesiąte na razie jest. Zobaczymy jeszcze jak będzie na końcu. Tutaj to hamowanie to też mi tak sprawiało problem w treningu. Wyczucie tego miejsca, w którym trzeba odejmować. Już coś mi zarzuciło motocykl delikatnie. A jest poprawa. Teraz już znaczna poprawa. Zobaczymy jak będzie mi szło na tym okrążeniu. Albo je dokończę, albo zjadę. Pierwszy sektor w sumie taki sam. Drugi sektor to samo. A tu już 60 straty. Także tego okrążenia nie poprawię. Zjeżdżam do boksu i zobaczymy. Tutaj ci zawodnicy inni bardzo wolno jadą na dojeździe do boksu. Trzeba na nich uważać. W treningu miałem podobną sytuację, że właśnie prawie się zderzyłem z takim zawodnikiem, który bardzo wolno jechał na dojeździe do boksu. No zaraz się okaże, czy moja przewaga jest duża, chociaż wątpię, że była duża. Pit lane where the rider is returning to his team. He probably wants to reveal some further information about the bike setup. 283, no nie tak źle. Canet już teraz spokojnie, no to jest to o czym mówiłem, gdzie on jest w ogóle. Jest tutaj ostatni czas ma w Q2. 36,2 to jest jego czas, a w treningu pojechał 32, no to właśnie musiał być jakiś błąd, że on taki czas zrobił. Koniec kwalifikacji. That's the end of the second and last qualifying session and we can finally see the grid positions that await us in tomorrow's Grand Prix. Pole position z przewagą 283 tysięczne. From the Chang International Circuit, where the tie round of the Moto 2 Championship is about to start. A few more minutes and the Moto 2 race will begin. Right now, we are at the starting grid, waiting for the riders to receive the signal to start the warm-up lap. Wyścig potrwa 8 okrążeń, a w takim stanie są pośrednie opony po właśnie 8 okrążeniach. Także co do przodu, to nie mam wątpliwości, że biorę pośredni przód na wyścig. A tył, tak wygląda pośredni tył po tych 8 okrążeniach.
I w sumie no dylemat mam, bo na tym ostatnim 8 okrążeniu już tak motocyklem dosyć rzucało. Ale wezmę ten pośredni tył też. Paliwa wiadomo, zawsze lubię mieć więcej. Tym bardziej, że tu jest trochę tych prostych. No i nie jadą tak samo jak ja. Zdecydowana większość. Niektórzy jeszcze tam się bawią w twardą oponę albo miękką nawet, ale większość jedzie tak ja, czyli na dwóch pośrednich oponach. The warm-up lap has just finished and the riders have taken their places on the starting grid. The Thai Grand Prix is about to start. Bezeki trzeci. Mój rywal w generalce. Największy. Bezeki się przewraca. Ale wiadomość dla mnie. Tutaj Dixon, no to już taki zawodnik mniej ważny dla mnie. No ale Bezeki się przewrócił. No cóż, ale to dopiero pierwsze okrążenie. A inni zawodnicy tu w niektórych zakrętach naprawdę do mnie podjeżdżają. Czuć ten oddech na karku tych innych zawodników. Już za moment kończymy pierwsze okrążenie. Przewaga na razie znikoma. Trzydziesiąte. No tutaj właśnie jakoś ten pierwszy sektor jest, przynajmniej był w kwalifikacjach i treningu, zawsze na moją korzyść najbardziej. Przewaga urosła do 70. No ale na razie jakoś no jeszcze nie odjeżdżam im. Teraz na razie nawet nie patrzę na to, jaką mam przewagę. Skoncentruję się tutaj na tych zakrętach. No i tutaj trochę mnie wyrzuciło za to. Nie dostałem kary, no trochę dziwne. Bawiłem się też właśnie zmianą ustawień i przez to się trochę tak zagapiłem i źle pojechałem. Po tym krawężniku wychodzić na prostą to zawsze źle. Bawiłem się ustawieniami, zmieniłem sobie to hamowanie silnikiem na drugi poziom. Obniżyłem hamowanie do drugiego poziomu, żeby tej jednej opony tak nie zjadało na hamowaniach. No już ta przewaga nieco tam wzrosła, ale i tak koncentracja.
póki co ta opona się dobrze spisuje. Kończymy trzecie okrążenie. Oj, trochę rzuciło, ale takie wyjście już jest lepsze niż tak jechać po tym krawężniku, bo wtedy jakoś automatycznie nie chcę przyspieszać. Delikatnie za wcześnie się składam. Nawet teraz trochę przyciąłem, ale nie ma kary. W tym zakręcie tutaj na wyjściu już się pojawiają uślizgi, ale to w tym zakręcie pojawiają się uślizgi, gdy tylko ta opona już będzie tak no prawie do połowy zużyta, to wtedy się już pojawiają te uślizgi. I wkraczamy w drugą połowę wyścigu. Tylna i przednia opona, ogólnie opony na razie w świetnym stanie. Teraz było fajnie w tym zakręcie. Ogólnie patrzę na stawkę, podzieliła się na kilka grup. I za mną też nie ma tak, że na przykład jeden zawodnik mnie ściga, tylko kilku ich tam jedzie w tej grupie pierwszej za mną. Tutaj te uślizgi już będą na każdym okrążeniu na pewno. No dwa razy już tak w ten ostatni zakręt dosyć fajnie trafiłem. Ale tylko żeby nie przedobrzyć. Bo jak przedobrzę, to znowuż dostanę karę, bo w tym ostatnim zakręcie już na pewno bym coś zaliczył, gdybym przedobrzył i chciał. Tutaj też już się pojawiają drobne uślizgi. No teraz jak tak spojrzałem, to dosyć spora jest ta grupa, która jedzie zaraz za mną. No teraz tak dosyć ryzykownie, na limicie praktycznie, co centymetra się tutaj zmieściłem. Nawet już lekko odejmuję gaz,
jak wychodzę w tym miejscu z zakrętu, a i tak mu ślizguję. Zaczynamy przedostatnie okrążenie. O, teraz było świetnie, ale już uślizg. No bo jednak opona już jest tak jakby w tym drugim stanie zużycia. No bo też tak sobie liczę i czy mówię, że do połowy zużycia no ta opona się inaczej zachowuje niż jak jest w tym drugim stadium zużycia. W tym drugim stadium zużycia to już właśnie coraz więcej uślizgów się pojawia i ogólnie też temperatura opony rośnie. No bo jak są uślizgi, to ta opona wtedy też łapie temperaturę. No teraz tak trochę nieczysto te kilka zakrętów pojechałem, no tu coraz większe uślizgi są. I widać od razu też, że ta temperatura tej opony nieco wzrosła. No a my zaczynamy z delikatnym uślizgiem, ale zaczynamy ostatnie okrążenia. Sekund przewagi. Także spokojnie to ostatnie okrążenie. Teraz ta najbardziej kręta część toru. Ta sekcja, gdzie jest najwięcej zakrętów. Wcale nie muszę jechać jakoś bardzo szybko. Wystarczy, że rozsądnie pojadę. Teraz ten zakręt. Tu trzeba uważać na uślizgi. Przedostatni zakręt. Hamowanie. Ostatni zakręt. Wyjeżdżamy na prostą. I hat-trick w Tajlandii. Trzecie zwycięstwo. Trzeci sezon, trzecie zwycięstwo. Tak samo jak w Misano. I chyba jeszcze też Francja, tak. Francja, Misano i Tajlandia. To są trzy trasy, na których co roku wygrywam. I właśnie przez to, że Bezeki nie zdobył w ogóle punktów, tak, dosyć nieoczekiwanie, wychodzę na prowadzenie w generalce. Chyba już 400 tysięcy przekroczę punktów reputacji, tak, ale chyba jeszcze nie odblokują mi się te ostatnie trzy zespoły w MotoGP. Jeszcze nie. No ale silnik wskoczyło kolejne ulepszenie, co by tu teraz zużycie, znaczy mniejsze zużycie paliwa, ale ja sobie pójdę w to, czyli żeby jeszcze osiągi. Ale to aż 11 tygodni zajmie. 11 tygodni zajmie, ale tutaj, no ja już mogę tych wszystkich z ramy
dać tutaj, żeby pracowali tutaj nad silnikiem. Wszystkich tutaj dodam. Wszyscy pracują nad silnikiem teraz. I teraz to już tylko 6 tygodni zajmie. 6 tygodni to zajmie. Ogólnie szybko mi poszło. Dopiero 25 minuta nagrania się kończy. No i tak, zostało nam jeszcze 4 wyścigi do końca sezonu. No Motegi tutaj to jest najtrudniejszy tor z tych wszystkich czterech, jakie są. Dla mnie przynajmniej. No Phillip Island liczę, że to będzie na moją korzyść. Wolę ten, jeszcze Sepang. Sepang no to też tak no na 2 razy. Nie wiadomo co mnie tu spotka. No i Valencia też fajnie by było mieć ją po swojej stronie. Także zaczynamy teraz ten triple header, czyli te 3 wyścigi jeden po drugim, w rzeczywistości tak jest. I zaczynamy go jako lider Mistrzostw Świata. No początek sezonu tragiczny, potem zaczęło się tak jakby ratowanie tego sezonu, aż w końcu teraz w Tajlandii nieoczekiwanie przez tą przewrotkę Bezekiego. Jestem liderem Mistrzostw Świata, ale to jeszcze tak naprawdę podchodzę do tego, no nie tak, że na pewno będę mistrzem świata, no bo wszystko się może zdarzyć. Ale najpierw ta Japonia, no najtrudniejsza, tak mi się wydaje. Zobaczymy jak tam będzie. Także do zobaczenia w Japonii.